Cześć, witajcie, z tej strony Zbyszek Stonoga i mam pytanie do Marianny. I zarzucasz mi, że ja mu, wiesz, szkodzę, ale w tym momencie ja mu nie robię krzywdy, nie łamię prawa. Nawet jak tu jestem, jestem obrzucana błotem i mieszana z gównem, za przeproszeniem, i uderzana, i oblewana czymś i tak dalej, poniewierana. Mariana, to zobacz, Mariana, ja tego nie reprezentuję, nie? Na ziemię trochę. Dobra, dziewczyny, obie zejdźcie na ziemię, obie usiądźcie, bo mamy ostatni telefon w tym panelu i zobaczymy, kogo witam, kogo goszczę, co tu się wydarzy. Cześć, witajcie, z tej strony Zbyszek Stonoga i mam pytanie do Marianny. Cześć Zbyszku, hej! Witaj Zbigniewie. Witajcie, witam was serdecznie. Mariana, przede wszystkim gratuluję ci odwagi i tego, że realizujesz swoje życie tak jak chcesz. I mam w związku z tym do ciebie pytanie. Jak odnosisz się do tego, co mąż mówi o twojej działalności? Jak w ogóle, bo przecież wszyscy mówią patologia, ale wiesz co? Chyba największą patologią jest to, aby mąż mówił o swojej żonie źle. Aby mąż jak gdyby nagrywał się z realizacji marzeń swojej własnej żony. Co o tym powiesz? Dziękuję ci za to pytanie i za te słowa, które powiedziałeś. Niezmiernie są dla mnie ważne i na pewno gdzieś tam uderzają mnie w serce. No myślę, że żadna osoba nie chciałaby od osoby bliskiej słyszeć czegoś takiego. Niemniej jednak ja gdzieś tam tych komentarzy na jego oficjalnym koncie nie widzę, bo ich tam nie ma. Nigdy mój mąż mi tego prosto w oczy nie powiedział. Wiedział od początku, że walczę, z kim walczę, kiedy walczę, kim jest ta osoba, jak wygląda i tak dalej. Przegadaliśmy to setki razy. Myślę, że gdzieś tam, gdybyśmy mieli to rozłożyć na czynniki pierwsze, to co widzieliśmy pod Sejmem, jak próbowano nie wpuścić Wąsika do Sejmu, to myślę, że to jest największy pokaz właśnie takiej patologii. Dlaczego? Dlatego, że widzisz, tu mamy freakfighty i z góry wiemy, że w tym świecie freakfightów są osoby, które jasno mówią, że biorą narkotyki, że siedziały w więzieniu, że zrobiły coś złego, ale one tutaj wychodzą i one nikogo nie udają. A politycy to są osoby, które no, jakby reprezentują naród polski, które jakby decydują o naszym życiu i gdzieś tam nie chcielibyśmy pewnie my jako Polacy widzieć freakfightów w polityce. Ale jakby ja też nie chcę swojego życia rodzinnego tutaj, szczególnie we freakfightach, omawiać. Jest to nasza gdzieś tam prywatna sprawa. I ja myślę, że mój mąż nie chciał nic złego powiedzieć, tym bardziej, że no nie wiem właśnie na ile jest to prawda, bo ja tych komentarzy na jego oficjalnym koncie nie widzę. Można to sprawdzić, nie ma ich. Ja na pewno cierpię też z tego powodu, że jako kobieta, żona polityka, jest mi cały czas zarzucane, że nie wiem, ludzie mnie traktują, jakbym była ubezwłasnowolniona, czyli nie mogła robić czegoś, co ja czuję, czegoś, co ja potrzebuję, tylko ludzie cały czas mówią, powinnaś tak, tego nie powinnaś, tamto powinnaś, tylko że oni za mnie życia nie przeżyją, oni nie włożą moich butów, nie zobaczą, co ja przeżyłam, nie poznają moich problemów, moich uczuć. I ja swojego męża wspierałam przez bardzo wiele lat, jesteśmy małżeństwem prawie 10 lat, w drodze na szczyt polityczny, wychowywałam dziecko, dalej wychowuję, studiowałam i pracowałam jednocześnie, otrzymywałam stypendium naukowe co roku na państwowej uczelni dziennej. I jakby ja uważam, że zrobiłam wszystko, co mogłam. Oczywiście, że tą partią polityczną czy innymi rzeczami bardzo skrzywdziłam swojego męża. Ja się przyznaję do tego i mówię to szczerze. Natomiast ten temat właśnie freakfightów czy tego wszystkiego, w czym jestem teraz, ja uważam, że personalnie mojemu mężowi mogłoby zaszkodzić to, że gdybym teraz na przykład startowała z ramienia Platformy Obywatelskiej na prezydenta Bydgoszczy, no to wtedy można by było mówić, zarzucać mi, że ja mu, wiesz, szkodzę, ale w tym momencie ja mu nie robię krzywdy, nie łamię prawa. Nawet jak tu jestem, jestem obrzucana błotem i mieszana z gównem, za przeproszeniem, i uderzana, i oblewana czymś i tak dalej, poniewierana. Mariana, to zobacz, Mariana, ja tego nie reprezentuję. Mam do ciebie, nie? Tyle. Mam do ciebie prośbę, to jest moja odpowiedź długa, przepraszam, ale myślę, że wyczerpująca. Mam do ciebie jedną prośbę, taką maleńką, dobra? Na to, co mówią, mniej wyjebane po prostu. A teraz drugie pytanie, jeśli pozwoli studio. Maleńka, Mariana, przepraszam, czy to twoje słowa, że uniesiesz ten ciężar 6-cyfrowej sumy? Jeszcze raz, proszę? Powtórz. Czy to są,
Czy to jest twój tekst, że uniosę ciężar sześciocyfrowej wygranej? Uniosę ciężar sześciocyfrowej wygranej. Tak. No tak, bo to był żart. Przecież ja tu nie dostaję sześciocyfrowej wygranej. Daj spokój. I mnie tu tak nisko ocenią, no że mi ledwo na chleb starczy. Marianka, miała kasy dużo. Ty będziesz za chwilę bardzo bogata i chciałem właśnie zapytać, czy może bym trochę popromował ciebie właśnie, a wiesz, ja jestem jedynym miłośnikiem tego ugrupowania. Wiesz co, Zbigniewie. Odpaliłaś jakieś 1-0 dla mnie. 1-0 tylko. Zbigniewie, ja tobie przekazuję dużo uśmiechu i jeżeli potrzebujesz mojej pomocy jakiejkolwiek, to napisz do mnie na DM-ie. Natomiast no, jak będę mogła pomóc, to pomogę. Ja pomagam ludziom. Oczywiście nie chwalę się tym, bo uważam, że pomoc lubi ciszę, a nie atencję. Zbyszku? I ostatnie jest pytanie, jeśli mogę, ostatnie króciutkie. Mariano, powiedz proszę, jak byś podzieliła, nie chcę się obrazić w żaden sposób, jak byś podzieliła, gdybyś miała odpowiedzieć na takie zadane pytanie, ile w tobie parcia na szkło, a ile w tobie parcia na kasę? Szczerze? Mhm. Tak, 60 do 40. No i to właśnie pokazuje, że jesteś prawdziwą osobą. Człowiek, gratuluję ci. Znaczy, wiesz, ale po co mam udawać, że jestem filantropem, że nie wiem, że cokolwiek. No, nie użeram się tutaj z różnymi osobami, które mnie obrażają za darmo, tak? Zbyszku? Marenka, więc tak? Zbyszku, a ja tak korzystając z okazji chciałem troszkę odwrócić temat i zapytać, czy być może kiedyś zobaczymy ciebie, być może z innym Zbyszkiem w klatce Cloud MMA. Słuchaj, tego by nawet na Pornhubie nie puścili. Okej. Okay. Gdyby się tak zdecydował, Zbigniew jak gardziołką mu, bo on właśnie od tych spraw to gardziołko go boli teraz. I jak on kiedyś wyzdrowieje, ja mam nadzieję, że właśnie spotkam się w Oktagonie ze Zbigniewem, bo no, sprawiłby mi nieprawdopodobną niespodziankę i radość życia. Chyba radość życia to była. Tak. Okej, okay, no to kontynuuj, bo miałeś jeszcze jeden temat. No właśnie, przerwałeś mnie, a ja jestem stary, teraz już mam sklerozę. Teraz nie wiem dokładnie, co chciałem powiedzieć, ale na koniec chciałem taką rzecz powiedzieć, że Marenka, a przepraszam, Marianna, ale jak kogoś się lubi, a cię lubię i cenię, to się mówi Marianka, więc bardzo cię przepraszam. Marianna, ale proszę, jak to tam w tym klubie jest? Bo ja słyszałem, że ci właściciele tam, to oni mają, słuchaj, szczura w kieszeni. Tam nie za bardzo dobrze sobie zapłacą za to. Co mają w kieszeni? Jeszcze raz pytam. Szczura, że nie za dobrze płacą. Nie za dobrze płacą. A nie, wiesz co, ja żartuję. Znaczy mi płacą dobrze, jak na moje, że tak powiem, umiejętności marketingowo-sportowe. Nie narzekam jakby. No pewnie gdybym narzekała, to by mnie tutaj nie było. Na pewno daje mi to dużą niezależność i swobodę i wiele przyjemności oraz radości korzystania z tego. Okej, okay. No to pięknie dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam cię, życzę wygranej, ale również pozdrawiam swoją przeciwniczkę. Mam nadzieję, że tutaj sport i umiejętności wygra i będzie triumfował. Oczywiście. Trzymaj się w takim razie, Zbyszku. Cześć. Trzymajcie się. Cześć.